może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż, były takie plotki. Halo 350, epicką zagadką z Gothica dokładką. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem LukiKosi12, a to, co jest przed wami, to jest oczywiście nieśmiertelna gra. To znaczy Gothic 1. Kolejny odcinek tej cudownej gry RPG. Kontynuujemy poprzedni odcinek, w którym udało nam się pobić ryżowego księcia Ilewusa i teraz udajemy się w kierunku starego obozu, żeby oddać listę od Jana i Laresa. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Zawsze gadają. Normalna była lista, teraz mam troszeczkę inną tą listę, poszerzoną. Czyli wszystko to tak było, długo, tylko Jan. To nie dotyczy. I tutaj się mu właśnie mi się przypomniało. 30 butelek piwa, 5 butelek wina, 25 zawsze smażonych udźców ścierwojadów i pół tuzina sztuk oręża. Od co? Wszystko dla nowego obozu. I tak nawiasem mówiąc, zdradzimy troszeczkę ten nasz stary obóz, do którego dołączymy. I tak to są same najgorsze śmieci oprócz Diego, więc można ich troszeczkę poszukiwać. Teraz spróbujemy tego topielca obić tam na dole. Jeszcze musi dodatkowe PD. Tam jeszcze jaszczury widzę. Troszeczkę PD będziemy mieli więcej. Na małysza! Aha. Topielec. Ale zanim topielec, to magiczny klawisz zapisu. Klawisz zapisu kopii. I teraz rzucamy się na pełnej piździe na topielca. Łożesz ty w życiu. Łożesz ty w życiu! Żeśmy to, nawiasem mówiąc, zjebali do potęgi Entei. Nie zjebali, tylko zjebałem. Czekajcie, bo już nie grałem w Gothica troszeczkę. Kilka dni i już wyszedłem z pracy. Tak się chyba robiło. Czekajcie, jakieś czary, może się jakimiś czarami posłużę. Bo się zaraz nas kurwa rzuci i będzie dopiero jazda. Aaaa! To pielec nas goni, mamo! Nie do wody, Gerty! Co ja odjebałem, to ja nie wiem. I się chyba nie dowiem. Co to było? Wejdziemy na tą skałę, na którą się nam nie udaje wchodzić. Dobra, weszliśmy. Zobaczę w niego z łuku dowalę. Moż ty w życiu. Chyba go nie ubijemy jednak. Bo nie mam już takiego czaru. Dobra, na razie go zostawimy, bo jeszcze jest na nas za mocny. Jak masz nas na 3 hity, a my go ubić nie możemy. No ale nie no kurwa, trzeba go ubić. Atakę na pełnej piździe. Ty pizdo. Uciekam. No żeśmy uciekli. Wodzie. Zrobimy tak. Zabierzemy mu trochę kapa, pójdziemy się wyleczyć i go dobijemy. Bo tak to wyjdzie. A tak to nie wyjdzie. A chcemy go ubić. I go pragnę ubić. Oż ty w życiu. Gierty, co ty? Teraz ja to zjebałem i to tak zjebałem, że to po prostu się w pale nie mieści. Jeszcze raz! Musimy go ubić. I to musimy go ubić, bo to jest priorytet. Teraz. Atakę! No, no. Patrz. Leży. Leży! A, leży. Udało się.
Mówiłem, że się uda. Dobra, mamy tu jakieś uleczenie. 5 punktów maksymalnej many. No dobra, mamy potki. Udało się, bardzo się z tego powodu cieszę. Od razu szybciki zapisik naszej akcji. I kontynuujemy rozbijanie teraz jaszczur. Jaszczury to nazwa hity, tutaj problemu nie ma. Przynajmniej PD. O, i tu będzie problem. Pierwszy problem. Rapujące leśne goblinki. Czyżby je za daleko stoimy? O kuźwa, nie, jeszcze nie teraz. Się wycofuję. Jeszcze nie teraz. Nie, to kolejny topielec. No dobra, próbujemy dalej. Podejście drugie, drugi topielec. Round 2. Fight. Zaraz. Round 2. Nie z łukiem, kolego. No nie z łukiem ci powiedziałem! Round 2, fight! Bezi! Topielec, 0-1. Round 3! Zaraz będzie. Round 2 już było z drugim topielcem, teraz będzie round 3. Bez hapa na pełnej, albo nie, bo... Zjem teraz coś, nie będę. Chlebcio zjemy. Zjemy jabłuszko. No jak? Na pełnej piździe. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, 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 raz. Na hita. Dobra. Teraz się udało. Bardzo sprawnie. No i mamy kolejnego zabitego topielca. Szynka, nie. Musimy coś bardziej... Nie, bonus mana! A chociaż też manę mogliśmy odnowić, dobra. Więc nic się nie stało. Dobra, teraz bijemy troszeczkę krwiopijce. O ty! Ugryzła mnie! Skrzydła. Fajnie. Tam coś jeszcze mamy. Chyba tam będzie wilk, jeżeli dobrze pamiętam. I dobrze pamiętam, tam wilk będzie. Ona zje! Ten wilk zjał tu babcie! I mamy skrzyneczkę. Zamkniętą na trzy spusty. Wytrych pęk. Dobra. Taki łatwy szyb. A ja się dałem. Dobra. Mamy ile break rudy? 2000 prawie. To jest nice. Jeszcze tu druga skrzynka jest. Ta chyba będzie otwarta. Jednak. Taki sam. Szyfale się nam oddały wytrychy. Bo trzy chyba straciłem. Więc jest nieźle. O, mamy krótsze ziele. Będzie chyba bonus mana. Fajnie. Jeszcze pójdziemy do tego lasu pobić troszeczkę, tam jest troszeczkę wilków, ścierwojadów i krwiopijców, więc jeszcze tam pójdziemy, ale najpierw pójdziemy oddać listę Janowi Diego. Oddać listę Jana nie do Diego. Być teraz w jego skórze. To nie mój problem. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Lepiej się do tego. Diego. Mam listę od Jana. 750, ładnie. Dobra robota. Nie, mam level jakiś? Trzymaj się. Nie. Wrzut! A ten pajac skąd? Nie zwrac... Wypierd... No. Chyba ze mną spać nie będziesz. To nie mój problem. Nadzieję, że on sobie poszedł stąd. Bo jak mnie to nie dotyczy. Nie powinieneś wierzyć. Jest wolność! Inni nie powinni. Idziemy jeszcze do Dextera, oddać mu recepturę Korkalowa. Nie akurat jesteśmy tutaj i pójdziemy do obozu sekty. Lepiej się oddać nie nowego pakować. Członka, tym nowym członkiem będzie. Zaraz zobaczycie kto. Może.
myślę, że to się już skończyło dawno temu. Może... Czekaj, lepiej się w nic Dexter nie dochodzi. Jest... Gdzie ten Dexter jest? Tylko zachowaj to dla siebie. Tam chyba się mod... A nie, to chyba normalny ten jest. A jednak Dexter, tak jak myślałem. To się już nie powtórzy. Czekajcie, troszeczkę poprawię sobie. Bo tak zrobiłem, teraz trochę przechyliłem laptopa, żeby mnie było widać, bo i tak mi się nadalej. Nie wiem, co się dzieje z tą kamerką. Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. To świetnie! Pokaż ją! W tej historii musimy się... Znakomicie! Równy z ciebie chłop! Weź to! W nagrodę! Fajnie, dzięki. Dobra, teraz pójdziemy do tego ziomka, tutaj, który siedzi, Dusty. Cześć! Zejdź mi z oczu! Harowałem pod ziemią przez ostatnie 2 tygodnie. I za co? Parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Parwezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy o obozie sekty. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych darmozjadów Gomeza. Nie podoba ci się tutaj? To dlaczego po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla. Nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagnie jakiś tydzień temu. Ale od tej pory nie mam od niego żadnych wieści. Dopóki się do mnie nie odezwie... Byłem w obozie sekty i rozmawiałem z Melvinem. Naprawdę? I co ci powiedział? Najwyraźniej przedkłada życie w bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnikami. No nie, ten stary cap wyleguje się podczas gdy ja muszę tu tyrać jak wół. Już ja mu pokażę, ale nie... Dlaczego nie? Strażnicy dowiedzieli się, że zamierzam stąd odejść. Chyba za dużo o tym gadałem. Potrzebuję przynajmniej 100... Dobra. A gdybym tak dał ci te 100 bryłek? Zrobiłbyś... Cóż, powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w bractwie od starego obozu. To znaczy, że chcesz... To znaczy, że odprowadzę cię do obozu bractwa. To wspaniale, ale nie zapomina. Jestem do wola. Dobrze, ruszajmy. Dobra, trochę przed ten, ale chodźmy z nim. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Niektórzy nigdy się nie nauczą. Wierzyć we wszystko. Zapewne się do tego zmieszać. Ja tak. Idzie za nami? Tak. Zrobisz tak? W dzisiejszych czasach. Nie mów, że się zabijesz. Sprawy załatwiało się inaczej. Po co? Nieśmiertelny chyba jest. Czekaj. Wyjdziemy, żeby on się jeśli nie pogubił. Myślisz, że. Nie mój problem. Gdzie on jest? Był czas. Nie mój problem. What the f. Co ty odpierdzielasz, Dusty? Ty podżało. To się chyba nigdy nie skończy. Zawsze to samo. Piękna kaskaderka. Nie było zbyt mądre. Dobra, chodź. Stój! Idziemy się przespacerować. Nic nie widzę. No i kto? Idzie za nami? Tak. Dawaj nas, dawaj, nie mamy całego dnia. Ja nie lubię jak nie lubię z kimś iść. Ani jak mnie prowadził, albo jakbym sam go musiał zaprowadzić. To mnie nie denerwuje troszeczkę, bo oni się tak guzdrzą jak.
Jak to zrobimy, to już będziemy dołączymy do jakiegoś obozu. No do jakiegoś, to wy wiecie, już postanowiłem już to na początku let's playa, by zostać potem cieniem na początek, a potem zobaczycie kim. Na pewno nie strażnikiem, drugą nacją jeszcze. Magami ognia, to już wam powiem. To mogę powiedzieć. No to... A jak nie strażnikiem, to kim? Dobra. Dusty, zaraz pójdziemy, ale jeszcze trochę, bo tutaj poubijam. Bo jeszcze chcę mieć dodatkowy level. Brawo! Nadaje się jakiś minion. Jego nie bliznąć. Nice. Jest git. To jest jaskinia, tutaj chyba ktoś jest. Nie, nie ma nikogo. Są jest kilka piekielniczków, chyba piekielniki tutaj tworzą taki niby trójkąt. I tutaj mamy jeszcze jakieś zioło zdrawiające. Aż się do leczenia przyda. Tak jak potek to działa. Dobra, mamy kilka kretoszczurów. Ubijemy je. Nie się wpadnie zawsze nie widziane. 150 PD dostaliśmy. Nie, 150 nie. 4 to 200 PD. Myślałem, że 3 tu są. No trochę głębiej można wejść w tej skini. Żeby tam cieni ostwora nie było. Jak będzie cieni ostwór, to będzie dopiero będziemy mieli rzeźnię z dupy. Będzie z nami. O, pałka, jakaś pochodnia, miksturka. I zioło uzdrawiające. Troszkę słabszy niż tamto poprzednie, ale zawsze. Tutaj mamy jeszcze jakieś roślinki. Zioła. No to... Zawsze, zawsze. Chodź, Dusty, nie mamy całego dnia przecież. Chcę cię jak najszybciej odprowadzić do tego bala i wynieść się z tego obozu na razie. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Najlepiej robić tak. Czekaj. Bo przynajmniej mamy więcej punktów doświadczenia. Więcej ludzie zawsze punktów gadają. Umiejętności. Większy level też. Możemy rozdać te punkciki jak tam chcemy. Ja jako mak ognia to będę raczej pod manę szedł, ale też pod broń jednoręczną. Bo to też się nam przyda. W ogóle jako saga Gothic to w jedynce i w dwójce. Czekaj, lepiej się w nic nie. To ja będę magiem ognia, jak będę kontynuował w dwójkę. Chyba będę kontynuował, chociaż jest tego tyle, że... Nie wiem, czy robić dwójkę. Jeżeli będziecie chcieli, to zrobię, o tak powiem. Martondral. Mistrzu, oto ktoś, kto chciałby cię poznać. Kogóż mi tu przyprowadziłeś? Cóż, bez twojego duchowego wsparcia zapewne się nie obędzie, mistrzu. Dobrze. Od dzisiaj ten człowiek... Każdego dnia będziesz przychodził do mojej chaty po nauki. Dla twojej duszy... Mistrzu, chciałbym do... Udowodniłeś, że... Dobra, dzięki. Teraz mamy 3 zadania. Jedno możemy tylko wykonać. Wykonamy to po to trzecie. Ale jeszcze pójdziemy do tego Esatu. On nas też może nauczyć tutaj. Chciałbym pohandlować też ma. Pierścienie ma fajne, ale nie ma fajnych pierścieni. Myślałem, że ma fajniejsze. Uderzenie wiatru, kąt drugi. Dobra. Myślałem, że coś ma lepszego. Dobra, nie ma nic. No to idziemy do starego obozu teraz. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Jeśli myślisz, że lepiej się do tego nie mieszać. Powinieneś wierzyć we wszystko. Ale zanim do starego obozu, to wiecie co, jeszcze sobie do tego lasu pójdziemy. Inną drogą troszeczkę do obozu starego, ale...
przynajmniej tu troszkę jeszcze levela zdobędziemy, bo zawsze level jest ważny. Dobra. Jeszcze bym poszedł do nowego, bo ale nie będę latał tak cały czas, potem sobie walnę jeszcze broń. Będę koło starej kopalni, to pójdę do nowego obozu. Się nauczyć się jeszcze broni jednoręcznej. Oj, broń jednoręczna zawsze się przyda. Tutaj cieniostwory są, tu trzeba troszeczkę uważać. Jak nam cieniostwór z roga do Iibi, to polecimy na Honolulu. O mordę, wypijec. Broń się, szmato! A wy co się tak robicie, jak widły w gnoju? Nie widzieliście? Co, nie widzieliście Biedronki? Jakiej Biedronki zaraz powiecie? No ja sam nie wiem. No tutaj widzę troszeczkę cieniostwór, orzesz mordę, jeżo. No na cieniostwora to jeszcze nie ten level i nie ten, to tam mamy troszeczkę tych, ale tutaj mamy cieniostwora, ona się od razu rzuci i nam dojrzymy z rogu, tak jak wam mówiłem. O, tam mamy dwa wilczki, bardzo fajnie. Miu! Sześć. Czterech. Ładnie. Na razie skór nie możemy z nich pozyskiwać, my nie nauczyliśmy się tego jeszcze. Jeszcze tu wilk jest. A tam w tej noży przypadkiem nie ma cieniostwora? Ale skoczył! I na nas od razu, a co tam? Na mnie się można rzucić, co nie? Chodź tu krwypic. Czyścimy. Jeszcze chyba jeden za nami leci. Myślałem, że się już zbagowało, ale jeszcze nie. To dobrze, słyszałem. Nie w skoku. Trzeba uważać. Pamiętam, dziura taka była. Możemy wpaść i niematerialną dziurę. I już nie wyjdziemy stąd. Zapiszę sobie jeszcze. Nie mogę zapisać. Czemu? No. To już dawno, bardzo dawno zapisu nie było, ja to dopiero zauważyłem. Musiał robić to jeszcze raz. To się chyba załamał. A tak nie muszę robić, bo udało się akurat bez crasha i bez dętnięcia udać. Udało się. O, tu chyba ta dziura jest. Tak, tutaj nic nie ma, ale tutaj nie ma tej dziury. Bo to nie w tym miejscu chyba. Się pomyliło w ogóle. Z tym w drugim lesie jest taka dziura, no właśnie. Mamy kilka ścierwojadów. Tam jeszcze dwa nad rzeczką. Ale w locie! Jak na bandzi! Na bandzi lecimy i zabijamy w locie. Bezi snajper. I teraz będzie... Atake na banen! Okej. Szybciutko zbieranie mięska. I tam tutaj będzie troszeczkę krwiopijców. Aż mi się zlagowało, bo się wczytują pewnie teraz. Tam widzę ścierwojady. No a tutaj też są orkowe psy. I tutaj troszeczkę trzeba uważać. Ale ty masz zeza, człowieku. Kup sobie okulary, ścierwojad. Ścierwojad takie pingle i... Dobra. Myślę, że już jesteśmy blisko. A tutaj jeszcze wilczki są. Myślę. Ale dwa wilczki. Trzeba jednego zarypać. Teraz gdzie? Lajtowo! Lajtowo! No właśnie, o tym mówiłem. Dobra, jeszcze raz.
Szybciutko, szybciutko, lecimy szybciutko. Troszeczkę się już w kombinacji tym pomyliłem z klawiaturą. Lipa wyszła. Dobra, wchodzimy szybciutko stąd. Szybciutko będziemy zaraz wybije i bardzo szybko. Tak jak wcześniej. Szybciutko zbieranie mięska. O, żeż mordę nie trafił. Tak lajtowo jak wcześniej to nie zrobiłem. Ale cóż. W locie. Dobra, teraz sobie zjemy zioło uzdrawiające. Tam coś jeszcze widzę, ale to chyba zwłoki ścierwojada. Dobra. Teraz nie padniemy. Już wam obiecuję. To był wypadek przy pracy. O, jeszcze widzę. O, jeszcze tam pizza widzę. Więc zanim jeszcze, to jeszcze troszeczkę. Tutaj trzeba zwierzynę poubijać, zanim się rozpocznie rozdział następny. Trzeba poczyścić level, pozdobywać. Chodź tu. A, w gotiku to o to chodzi. Ale tam już byliśmy, widzę zwłoki. Tutaj też byliśmy, widzę. Dobra, posuwamy się cały czas naprzód. Tutaj zaraz będą wilczki. Trzeba będzie uważać teraz, żeby nie paść. Zapiszę sobie nawet. Dobra, już tam widzę wilczki. No tu na. Jeszcze tak. Tu. Można fajne kombinacje w locie robić. No chyba jedną wziąłem tylko. No właśnie, tak jak myślałem. Słyszymy odgłos bariery. Szybko i na się. Grozisz dziadkowi. Jeszcze ktoś będzie mu grozi. Wylam. Wy dziwki. Wy ty dziwko. Dano cię wrzut już nie tego wy tego. Dobra, mamy. Troszeczkę nam chapa zbiły te wilczki. Bardzo byśmy mieli dużo skórs teraz, ale dobra. Mam tyle breaków, że mi tam dwie dodatkowe nawet się nie wypłacą nawet teraz. Będę miał tylko wejdzie kupu. O, za dużo trochę, za dużo. Muszą się w rządku ustalić do kilania. O właśnie. Oś tu szmat. Myślałem, że ich więcej jest. A, bo coraz nim rozdział, tym więcej się pojawia sworów. No by się pojawiałem też. Dobra, tutaj wybiliśmy ładnie. Pozbywaliśmy troszkę doświadczenia. Pójdziemy jeszcze tam. Tutaj mamy troszeczkę jeszcze ścierwojadów, widzę na horyzoncie. Kaka! 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 Level up! Kaka! Fajnie, level up. Dobrze, więc mamy tutaj light. Jeszcze pozbieram tylko. Więc dzisiaj mamy troszeczkę wybijania. Widzę jeszcze tutaj trochę. Myślałem, że orkowy pies już chciałem się trochę przyjąć. Bożeż mordę, ząbek czesany. Oż ty w życiu. Oż ty w życiu. Aaaa! A! Nie! 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 Atakują mnie! Uff. Ale się nam udało! Jeszcze się nie udało. Ależ emocje. Gonią nas. Nie. Yeah. Mam jakąś muzyczkę dodam teraz. Ucieczka przed wilczkami. Dobra. Zostawiły nas w spokoju.
Przepraszam za wydarcie, ale trochę się przeraziłem. Aaaa! Leci! 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 To pielce! Nie! Uciekamy do obozu! Uciekamy do obozu! Ja już nie chcę! Ja już nie chcę! Uciekać! 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 Ożyć w życiu. Gonią nas jeszcze? Dobra, już chyba na pewno nie. Dobra, więc kochani, tą żałosną ucieczką kończymy dzisiejszy odcinek Gothica 1. Mam nadzieję, że się wam podobało i spędziliście bardzo miło czas i się troszeczkę pośmieliście. Ja się z wami serdecznie żegnam. Żegna się Luki Kosi 12. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak się wam podobało, to zostawcie lajka i komentarz. Ewentualnie suba, jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami. Serdeczna maczeta. Jeszcze dojdziemy do bramy i... Serdeczna jeszcze raz maczeta. Cześć.